Dobra, zaczynamy kolejne spotkanie. Jeżeli oglądasz ten filmik na YouTubie, to znaczy, że dotarła do Ciebie wieść, że ewangelizacja może być na wszelkie sposoby. To jest piąty filmik, szósty, który nagrywam. Natomiast spotkanie to dzisiaj, zresztą na każde spotkanie pewnie z gośćmi, których będę prezentował. Dzisiejsze spotkanie na pewno jest wyjątkowe, zresztą tak samo jak ostatnie, ale dlatego wyjątkowe, ponieważ gość, który się zaraz przedstawi, dla mnie jest wyjątkowy, ale też i taki dość mocno na początku zagadkowy, o czym pewnie będziemy rozmawiać. Kuba, może sam się Kuba przedstaw, co robisz, nie wiem, kim jesteś, jak się, nie wiem, odpowiedz coś o sobie. Cześć, jestem Kuba, mam już 20 parę lat, na co dzień zajmuję się budownictwem, a z Panem Bogiem żyję już od 8 lat, do tego w naszej wspólnocie, we wspólnocie przymierza rodzin Mamre, już 7 rok się formuje. Nieustannie zachwycam się dziełami Bożymi. A? Chociaż nie zawsze tak było. To, że nie zawsze tak było, to już wiemy, bo jak 8 lat jesteś przy Panu Bogu, to... Właśnie to żyję od 8 lat. A, żyjesz od 8 lat. Dobra, słuchaj, nie ma co dyrdymalić, nie ma co opowiadać. Ja myślę tak, po pierwsze, jak to się zaczęło, dlatego, że pod spodem ja tam planuję napisać internauci, znaczy ci, którzy oglądają, to już wiedzą, jaki jest tytuł. Ja zaraz ci go sprzedam, może wyrazić zgodę, bo to musisz zaakceptować. Natomiast jest taki dość mocny tytuł. Więc ja bym dotyczący spraw trudnych, a może bardzo trudnych, które przeżywałeś. Ja Bogu dziękować nie musiałem, ale asystowałem parę razy. Więc powiedz mi tak, no po pierwsze, jak już od 8 lat żyjesz, to dlaczego nie żyłeś? Dlaczego, co się stało, że na przykład nie żyłeś? Powiedz mi. Może troszkę takich właśnie, chodzi o to, że z grubej rury, jasno, ale tak, żeby to było przejrzyście, żeby ten, kto będzie Cię słuchał, powie niemożliwe. Bo ja parę rzeczy znam, więc uważajcie, bo to, co teraz, że tak powiem, Kuba będzie mówił, to wcale nie są jakieś... Przepraszam, nazwę popierduchy, albo jakieś tam, nie wiem, dyrdymerdy. Z życie, które o mały włos nie skończyło się tragicznie. Więc Kuba, bardzo Cię proszę. Zacząć trzeba od najmłodszych lat życia. Kiedy właściwie w domu... No w moim domu nie było Pana Boga. Matka wprawdzie starała się jakoś mnie zanosić do kościoła, żebym chodził w tą niedzielę, ale nie było tej żywej wiary. Ze strony ojca też brak miłości. Przez co dorastałem po prostu z pustką w sercu. Czekaj, muszę Ci przerwać. Co to znaczy brak miłości ojca? Co to znaczy brak miłości? No, według Ciebie. Brak tego ojcostwa jako po prostu poświęcenie czasu dzieciom. No i brak tego męstwa takiego, które jest tylko i wyłącznie przy Panu Bogu. Tego prawdziwego, dojrzałego męstwa, kiedy ojciec dbał o to, żeby było dobro, miłość, pokój w domu. Tego nie było. Wiesz co, chyba wczoraj czy przedwczoraj na Facebooku ktoś mi przysłał, ktoś wstawił jakiegoś posta, to się tak nazywa. Ja się uczę wszystkiego, więc internetowy jest ze mnie trochę słaby. Nie uczę się tego wszystkiego. I wczoraj ktoś postawił takiego posta z różańcem trzech chyba facetów i taki piękny tekst, że siły nie wyrzeźbi się na siłowni. Czy mocy, czy jakieś tam, jakoś tak. A w ręku miał różaniec. Tak jak ksiądz Kiedrz Pawlukiewicz mówił, że jego ojciec codziennie modlił się i on to męstwo, to co mówisz, to męstwo wyciągał. Ja też tego doświadczyłem, że nie miałem autorytetów, całe życie szukałem. W związku z tym ja Cię doskonale rozumiem. Natomiast osoba, która mówi, nie ma miłości ojca, no to co to znaczy? Dzisiejsze życie pokazuje, że nikt nie ma miłości ojca. Ale nikt się na tym nie zastanawia. I teraz pytanie,
No, no właśnie, ja sam miałem tą pustkę w sercu, sam nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego? Nie miałem wprawdzie żadnego przykładu nawet od znajomych, żeby gdziekolwiek było lepiej w rodzinach, co jest niestety wielką, jakby to ująć, wielką taką skazą na naszym narodzie, w ogóle na tych pokoleniach ojców. Brak po prostu na świecie prawdziwego męstwa. Dlatego też po prostu myślałem, że skoro tak jest, no to jest normalne i że nie musi być inaczej. Nawet nie miałem perspektyw, że mogłoby być lepiej. Czułem tą pustkę, ale sam się właśnie nie zastanawiałem, skąd się ona bierze. Za to chciałem ją jak czymś wypełnić. Więc się zaczął po prostu punk rock. Poznałem znajomych punków, sam też dołączyłem do tej subkultury. Ale to działało. Faktycznie coś tam było lepiej. Zadam pytanie, czekaj. Mhm. Bo mam takie wrażenie nieodparte, że ja też należałem do paru grup, nawet przestępczej jednej, także nie ma się czym chwalić. Z tego czasu miałem nawet wyrok na szczęście w zawieszeniu za pobicie. Nie dotknąłem gościa, szybko go spacyfikowałem, natomiast niesłusznie zostałem skazany. Wszyscy skazani tak mówią, ale ja naprawdę byłem niesłusznie, byłem już wtedy mężem. Natomiast grupa, do której się przynależy, dlaczego się przynależy w mojej ocenie? Bo cię akceptuje. Czy miałeś właśnie podobne... Dokładnie. Dokładnie dlatego, bo jest ta akceptacja. Wprawdzie nie rozmawia się o takich problemach jak pustka sercu czy coś, bo dopóki człowiek nie ma tej świadomości, to się na tym nie zastanawia, tak jak już wcześniej wspomniałem. Jednak właśnie jest ta akceptacja, jest jakaś rozrywka, wypełnienie tego wolnego czasu, ale to wszystko jest właśnie marnowanie czasu, to jest marnowanie życia. Ja się pamiętam, nie wiem, czy to wtedy było, ja pamiętam Kubę właśnie zaraz na początku, jak wsiadłeś do autobusu, jechaliśmy na mszę z modlitwą zdrowienie do Częstochowy, chyba do parafii, nie, to już do Częstochowy, ale do archikatedry już? Tak, do archikatedry, duży kościół, nabite w sobotę, normalna sobota, nabite ze 4-4,5 tysiąca ludzi. Patrzę na Kubę, Kubę miał piękne, długie takie dredy. Nie wiem, bo słyszałem od Dawida, że ty miałeś jeszcze nawet czuba. Tak, i rokaza miałem tutaj postawione, a z tyłu głowy miałem dredy aż do kolan. Dodatkowo kolczyki, skórzana kurtka. No pamiętam te momenty. No. Ale no na szczęście już inaczej się trochę ubiera. Widać, ale Kuba jeszcze niedawno nie miał brody, więc dla mnie też jest trochę zaskoczenie, bo po paru tygodniach... To małżeństwo robi. Żona akurat widzi wiele plusów brody, to... Kłaniamy się wszystkim naszym żonom. Znaczy ja swoje, a ty swoje. Ja swoje. Taka próba przyszła mi myśl, bo jak użyłem słowa spacyfikowałem, ja nie spacyfikowałem, w sensie pobiłem gościa, tylko dość szybko go obezwładniłem, ale jakby nie uderzałem. No, takie małe spostowanie. No i no właśnie, co do żony, taka, jak już jesteśmy przy tym temacie, żonę też poznałem we wspólnocie, też od samego początku mojego nawrócenia. I tak to Pan Bóg łączył nieraz nasze ścieżki, że gdzieś się spotykaliśmy i ten. Nigdy więcej nic z tego nie wynikało. No, 2 lata temu dopiero jakoś zaczęliśmy się spotykać. No i cieszę się, że mam prawdziwe Boże małżeństwo. Amen, to piękne, piękne małżeństwo. Dobra, teraz Kuba tak, bo wtedy Darię nie znałeś. Ja już wtedy ją znałem, ona się tułała tutaj z powrotem. Darię, może nic nie po oczach, jak mnie spotkasz. Natomiast wtedy ona była też między jedną a drugą wspólnotą. Mniejsza o to, pewnie kiedy z nią pogadamy. Natomiast tak, wtedy ta subkultura, czyli punk rock. I co potem? Znajomi nie wystarczali. Ja już byłem w takim okresie życia, że zacząłem się interesować dziewczynami, więc chciałem tą pustkę właśnie zastąpić tą taką no, miłostką ludzką, która też nie była od Pana Boga. Znalazłem dziewczynę. Z nią byłem jakiś czas, ale przez to, że już byłem w tej subkulturze, a propos właśnie punk rock jeszcze, to jest największe świństwo, jeżeli chodzi o muzykę.
Jak dla mnie nawet death metal, który jest wprost satanistyczny, gdzie są wprost zwroty do szatana, nie jest tak satanistyczny jak ta muzyka. Ponieważ tam nieraz są po prostu pozerstwo występuje, to jednak w punk rocku jest tak, że jest przekaz, że są ideologie przekazywane przez muzykę, ideologie anarchistyczne, no wprost satanistyczne nie. Jako taką kultu szatana nie ma wprawdzie, ale do czego nawołują? Same te, no właśnie, nawołują do bezprawia, do anarchii, do porzucenia wszystkich autorytetów, dodatkowo wolna miłość i tak dalej. Czyli seks bez tego, jasne. My, małżonkowie, teraz możemy spokojnie mówić o tym, że seks bez tego, bez małżeństwa, bez sakramentu małżeństwa, więc my wiemy, o czym rozmowa. Natomiast dotknąłeś tematu heavy metal, który wprost jest satanistyczny. Bo paru moich kolegów, paru nawet znajomych, nawet jeden czy drugi ksiądz mówi, ale tam nie ma nic złego, bo przecież ja nie słucham tego, na przykład, a może inaczej, co powiesz, póki jesteśmy w muzyce, bo ty chyba dość mocno w tym byłeś, rock chrześcijański, co o tym powiesz? No to równie dobrze można pójść do księdza, do zakrystii i poprosić, żeby poświęcił pentagram. Tak? No, słuchaj, bo... Równie dobrze w sensie, że poświęcić może, ale co z tego, skoro to jest po prostu już dzieło diabła. Kuba, gwarantuję ci, naraziłeś się przynajmniej połowie ludzi, którzy tego słuchają. Ale oczywiście ja jestem za tym, żeby się narazić. Kij w rowisku wsadzam. No. To powiedz dlaczego, bo to jest dość nurtujący temat, zanim zaczniesz mówić o tych swoich przypadłościach. Czyli co? Generalnie rock? Same podstawy rocka leżą po prostu w kulturze diabła. Nie ma co wijać w bawełnę. Nieraz występują jakieś szarości w życiu. Jednak tutaj jest tylko białe i czarne, a to jest czarne. Ja słyszałem... Nie da się tego wybielić. Nie da. Ja słyszałem, że ojcem rock'n'rolla de facto jest kto? Crowley, nie? To jest gość, który nazywał się sam szatanem, on mówi przez muzykę. Alex Crowley. To jest gość, który powiedział, że ja jestem szatan, ja przez muzykę młodzież wciągnę do siebie. Także jak ktoś nie oglądał, jest takich parę filmów, że... pamiętasz tę nazwę? Illuminati, przemysł muzyczny. O. Dłuższy film zrobiony wprawdzie przez protestantów. Jest tam też nieraz występują rzeczy właśnie, które pokazują, że to jest jednak protestanckie. Jednak warto obejrzeć. Warto obejrzeć. Dla samego uświadomienia się. Ja myślę, że teraz się pokazało żyjemy. Właśnie na pod nami link do tego, także każdy sobie może to skopiować, wrzucić, zobaczyć, czy tylko Kuba się naraził, czy coś w tym jest. Więc dobra, Kuba, koniec narażania, bo być może jeszcze chcieliby ludzie posłuchać. Zawsze można nagrać osobny film. No dokładnie, zawsze. To jest dobre pytanie, to jest dobra rzecz do przedyskutowania, żeby zacząć mówić o rzeczach, które są ciężkim zagrożeniem. Ale mów o sobie, bo to wiesz, ciężkie zagrożenie to ty miałeś takie, że zaraz zobaczycie, klękajcie narody. Skończyłem na tym, że szukałem miłości już takiej ludzkiej od dziewczyny. Byłem z tą dziewczyną. Jednak przez to, że już jakoś właśnie ta muzyka, ta subkultura źle wpłynęła na moją duszę, już ludzie mieli po prostu problem, żeby ze mną wytrzymać. Taki nieuzasadniony, wręcz nieludzki, ciężko komukolwiek ze mną się przybywało, chociaż byłem normalnym chłopakiem. Czekaj, bo ja cię znam właśnie z tej normalności. Znaczy, widzę faceta w dredach, mówię, kurczę, problem ma. Znaczy, już byłem nawrócony, już wiedziałem, że są zagrożenia, jak gość z dredami, znowu teraz ja się narażam, bo rastafy i te różne takie ideologie, które do nas przychodzą, nie wiem dlaczego, ale wszystko z Ameryki lub z tamtych okolic. Więc ci muzułmanie czasami zastanawiają się, czy nie mają racji, że stamtąd przychodzą różne rzeczy, ale dobra, nie, zatrzymam się. Natomiast ja patrzyłem na ciebie, rozmawiałem z tobą, to byłeś zupełnie normalny człowiek. Ty byłeś nawet wyjątkowo spokojny,
Wobec tych, których spotykałem, mimo tych twoich dreadów, mimo tego wszystkiego, że wyglądałeś dość groźnie, ćwieków pamiętam, to miałeś całą masę, no to kurczę, wyglądałeś dość, no, znaczy twój sposób zachowania był wyjątkowo łagodny. I teraz pytanie, czy to był już ten moment nawrócenia, czy to nie, taki byłeś? Jeszcze... Byłem taki, byłem w miarę spokojny, tak na co dzień, jednak potrafiłem się jednak bawić w cudzysłowie. Jednak, no właśnie, byłem, no nie chcę mówić, że oazą spokoju, ale byłem raczej spokojny, normalnie rozmawiałem z ludźmi, jednak mieli problem, żeby ze mną wytrzymywać, przez to, że jednak była jakaś otoczka wokół mnie, przez co ludzie czuli się ociężeli, i ciężko im było. Takie nie do wytłumaczenia. Mówię ci jednak, to? Jednak tak, widziałem, że się odsuwają, nieraz właśnie pytałem, to po prostu może ciężko nam się z tobą być. Nie umieli, nikt z tego nie miał uzasadnić. Sam później po nawróceniu słyszałem zaś o takich przypadkach, gdzie ktoś właśnie miał problem znaleźć jakiekolwiek towarzystwo. Diabeł chce od nas, żebyśmy byli sami. Więc będąc już w naszym życiu obecny, wręcz aż wychodzi na zewnątrz z nas i po prostu odpycha ludzi. Jest to tak, a propos do potwierdzenia jako twoich słów, wczoraj słuchałem konferencji pewnego fajnego księdza. Przepraszam, że nie pamiętam, bo pierwszy raz go słyszałem. Ten ksiądz trenował karate. Tworzył swoje szkoły. On już jak został księdzem, to całkowicie jakby odżegnał się od tego, wyrzekł się całej tej wschodniej sztuki walki. To mówił, że on w pewnym momencie jakby chciał naśladować w tym karate, wiadomo, że tam są różnego rodzaju style, żurawia, cudawianki, a on naśladował tygrysa bodajże. I już nawet jego najbliżsi mówili mu na początku w walkach, nikt z nim nie chciał walczyć, bo miał coś w oczach, co ich po prostu straszyło. Natomiast już najbliżsi, nawet taki ulubiony przyjaciel, jeszcze wtedy ksiądz też, on miał przyjaciela księdza, mówi, co z tobą się dzieje? Tak mu zdrobniale powiedział, daj mi się, Kubuś, co się z tobą dzieje, nie? Bo miał, mówi, co masz w oczach? Coś jest nie tak z twoimi oczami? I od tego momentu gdzieś tam zaczęła się jego droga, o czym też pewnie może coś tam teraz coś wam wyszło, jeszcze nie wiem, ale jakiegoś linka wam też podsunę, żeby posłuchać tego księdza. Więc tak, niby byłeś spokojny, natomiast ludzie od ciebie odchodzili. I do czego doszło? Albo co cię sprowadziło? Do czego doszło? No. Doszło do tego, że będąc tą dziewczyną, już czułem, że już tej pustki, o której cały czas mówię i będę do niej jeszcze wracał, no czułem już ją, jakby była wypełniona. Myślałem, że to już maksimum. Jednak ta dziewczyna nawet nie była w stanie ze mną wytrzymać, zostawiła mnie. Wtedy pustka znowu wróciła taka, jaka była ogromna. Jednak no to jest jaki jest wzlot i nagły upadek. To jednak było dość wysoko, więc upadłem boleśnie. Było mi ciężko, bardzo ciężko. Do tego stopnia, że z dnia na dzień coraz bardziej pogrążałem się. Depresja to duże słowo, ale właśnie w takim mroku, w przygnębieniu, w tym wszystkim się pogłębiałem. Już mi nic nie dawało ukojenia. Któregoś dnia obudziłem się z myślą, że to już jest koniec. I każda rzecz, którą następną robiłem, myłem zęby, szedłem do szkoły, spotykałem się z znajomymi, miałem cały czas przeświadczenie, że to już jest ostatni raz, kiedy to robię. Nie czułem nic, nie czułem ani smutku, ani radości z tego. Czułem ogromną pustkę, to już wolałbym nawet ten smutek czuć. Więc jak już wróciłem do domu ze szkoły, to wziąłem łańcuch, który miałem w szafie, poszedłem do lasu naszego rodzimego z myślą, żeby skończyć swoje życie. Jednak na szczęście ponad 100 lat temu ktoś przy tym lesie wybudował kościół. Więc kiedy przechodziłem obok... Przypadek? Nie sądzę. Nie, przypadek, jak to ostatnio zdaniem, przypadki są tylko w języku polskim. Tak. Dla katolika przypadków nie ma. Okej, dobra, bo to zaczyna. Idąc tą drogą do lasu z zamiarem skończenia z sobą... Ale jak, na łańcuchu chciałeś się powiesić, co chciałeś zrobić? Powiesić się chciałem. Miałem już nawet las bardzo dobrze znałem, miałem już nawet wybrane miejsce, gdzie wiedziałem, że to będzie łatwe. Poczekaj.
Bo mój ojciec, jak już mówiłem, mój ojciec się też powiesił. Co kieruje człowiekiem, że idzie i wie, że skończy ze swoim życiem? Co kieruje? Bo się tak czasami zastanawiam, co mój ojciec mógł myśleć przed śmiercią. Ciężko mi powiedzieć. To był tak mroczny dzień dla mnie, że właściwie poza samymi czynami nie pamiętam jakikolwiek ten... jakikolwiek jest amok uczuć. No jest amok. Jest naprawdę... Chyba, no mówię, tak już wcześniej wspomniałem. Cały czas miałem wrażenie, że robię to po raz ostatni, ale nic nie czułem przy tym. Dobrze, zanim dojdziemy dalej, bo teraz, bo to są chwile mrożące mocz w nerkach, tak sobie tak zażartujmy. Natomiast powiedz mi tak, bo powiedziałeś krótko o tym, że punk rock i tak dalej. Ludzie mówią, a chłopie, przesadzasz i tam cię coś tam innego dorwało. Powiedz mi, bo tak, bo była jakaś przyczyna, to nie był jeden dzień, to nie był jeden miesiąc, to było, to trwało i według ciebie, też ku przestrodze, powiedz, czy to właśnie ta muzyka, czy coś jeszcze, bo ja wiem o czymś, wiecie, on mówi już na sam koniec, natomiast ja widziałem na własne oczy, jak Kuba wyciągał ze swojej kieszeni chyba 3 cyrografy podpisane. Więc powiedz nam coś więcej na temat tego, dlaczego, bo to nie jest takie, wiesz, no, tutaj o, chłopak był zasmucony, depresja, poszedł się powiesił. No nie tak do końca, bo to chyba to proces jest potężny. Tak, to jest potężny proces, jednak potem będą jeszcze gorsze rzeczy po tym rozdziale. Tak. Aha, powiem. No przyczyną była ta pustka, która, no nie owijajmy w bawełny, była... ta pustka miała kształt krzyża i tylko krzyż Jezusa mógł wypełnić tą pustkę. Szukałem właśnie wszystkiego, żeby to wypełnić, jednak to tam może mały procent zdawało, właśnie ta muzyka, dziewczyny i tak dalej, znajomi, alkohol. A narkotyki były? Nie. Wtedy jeszcze w zasadzie nie. No, alkohol dużo? Jak na mało lata, to tak. Ile miałeś lat, kiedy wszedłeś to? Kiedy całkiem w to wszedłem? Ewentualnie od początku. Chyba 11 albo 12, jakoś tak. Bardzo młodo zacząłem. Zaczęło się od tego, że po prostu niedaleko mnie zespół punk rockowy miał próby w piwnicy, tam po prostu grupka znajomych robiła. Któregoś wieczora z kolegą usłyszałem, jak grają, podszedłem, usiadłem na schodkach, patrzyłem przez okno, jak grają, za którymś razem nas zaprosili. Ja tam zostałem, kolega poszedł w swoją stronę. Dobrze, teraz to jest tak. Czyli dochodzimy do czegoś takiego, gdzie miałeś pustkę. Można by się było domyślać, że to w zasadzie mało znaczące, natomiast non-stop wysłuchiwanie się, potwierdź albo skoryguj moje myślenie. W momencie, kiedy się słucha non-stop pewnych tekstów, pewnych sformułowań, żeby nie słuchać rodziców, możemy porównać to, co ciebie spotkało wtedy z tym nawoływaniem na przykład Jurka Owsiaka, rób ta co chce, i ten cały szlam, który on na młodzież wysuwa, że nie słuchajcie rodziców, nie mają racji, róbcie co chcecie, wy jesteście najważniejsi, ciaplajcie się w tym błocie, no może nie bezpośrednio, ale... Te błoto sprawia jedynie, że na chwilę jest dobrze, ale jednak to wszystko się rozszerza, jest jeszcze gorzej, no. To wszystko to jest wielkie diabelstwo i z tego nie ma żadnych owoców. Nie ma żadnych dobrych, albo nie ma żadnych, albo po prostu jest gorzej. Jest chwila, no to jest jak z heroiną choćby. Strzykujesz, jest chwila właśnie tej euforii, jest fajnie, zabawa, nie myślisz, nic nie czujesz, ale później zaś przychodzi i szukasz coraz większego szczęścia, bo ta sama dawka już nie wystarcza. Tak to jest z muzyką, z tym stylem życia, ale nie tylko z punk rockiem. No. Ja sądzę, że jak wiele osób, myślę, że wiele też są, może nas zaraz ogląda, nieraz coś takiego czuło, chociaż sami nie chcieli o tym myśleć. Dlatego wypierają. Tak, wypierają i tak działa ten świat niestety. Świat diabła,
żeby zająć nas, żeby cały czas mieć słuchawki na uszach, żeby oglądać telewizję, żeby nie myśleć nad swoim życiem. Żeby nie gadać z ludźmi. Żeby nie gadać z ludźmi. Mieć relacji. Dokładnie. I żeby nie myśleć nad samym sobą. Bo kiedy siedzimy sami i gapimy się w sufit nieraz tak jest, że ciężko jest nam zasnąć, to jednak jest znak Boga, że jednak powinniśmy coś zrobić z tym życiem. Aha. To głębokie to, co mówisz, bo wielu ludzi... Że jest dnia na dzień. Z dnia na dzień, słuchawka, cudnie, pięknie. A to jest zmarnowanie czasu. A to zmarnowanie, dokładnie. Dobra, czyli teraz tak, powiedz mi, dlaczego zacząłeś nosić dredy? Dlaczego to? No bo wiesz, co ja myślę, a nie popraw. Ludzie, którzy ubierają się inaczej, chcą zwrócić na siebie uwagę. Bo to jest brak miłości. Jak nie jesteś akceptowany przez najbliższych, to robisz buncika. Nie? Najpierw focha, potem bunt i rodzice nie wiedzą, co mają z tym zrobić. A jeszcze najgorzej, jak ci rodzice buntują się przeciwko temu, który się buntuje i jest wojna. Dokładnie. No. Takie coś da się tylko załatwić prawdziwą relacją z Bogiem. Bo to, tak jak powiedziałem, właśnie rodzice. Takie coś mogą wyplewić tylko własnym przykładem. Bo tak jak wcześniej wspomniałem, byłem zaciągany do kościoła, ale co z tego, skoro nie widziałem, jak rodzice się modlą? Tego potrzebowałem od najmniejszych lat, co dopiero doszło do mnie naprawdę po wielu latach nawrócenia. Że takie rzeczy są niezbędne, żeby dziecko było wierzące, żeby miało Boga w sercu i żeby było szczęśliwe. No to chciałbym głębokie przemyślenia. Teraz wróćmy może do tego momentu, kiedy już idziesz do tego lasu, wziąłeś łańcuch. Jaki to był łańcuch? Wielki, gruby, cienki, jakiś tam. Byleby wytrzymał pewnie. Wytrzymały, używam go do bójek, bo też wpadałem w bójki. No. Będąc parkiem, no, nie da się z nikim nie bić, choćby dla obrony. Ale to nie istotne. Zaraz, przepraszam, bo ja tutaj jestem taki, wiesz, jako były komandos. Ja nigdy nie szukałem zwady. Dziwne, nigdy nie szukałem, żeby... Dokładnie, ja też nie szukam zwady, zawsze się znalazło, tak? Niestety wszystkie bójki, które miałem za sobą, gdziekolwiek się biłem, trochę tego było. To było dlatego, że kumple mówili to komandos, więc wszyscy chcieli mnie wypróbować. Ja niestety musiałem się trzaskać, niestety musiałem się bronić, bo to nie było tak. Poza jednym razem, gdzie byłem lekko nadźgany i szukałem pewnego gościa i dobrze, że nas rozdzielili, bo bym go pewnie zmasakrował wtedy, bo byłem dość mocno agresywny. Więc wtedy, daj Bogu dziękować, rozdzielili nas. Natomiast wszystkie razy, kiedy się biłem, łącznie z tym, bo też trenowałem boks, więc trochę na ringu trzaskałem się, to zawsze było tak, że wchodziłem, gdziekolwiek, cokolwiek było, to walka o życie. I teraz pytanie tak, jeżeli wojujesz, Pismo Święte mówi tak, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Więc nosząc łańcuch, musiałeś się narażać. Ja się nie narażałem, tylko tyle, że byłem nie tyle upakowany, bo za moich czasów to się pompki trenowały i było się wyżyłowanym, ale jak ci mówią, że jest, jak ktoś mówi, że jesteś komandos, a był wyższy od ciebie, to chciał się zaraz sprawdzić, nie? Więc ty jak widzisz, jak wiemy, jak to z pankami było, ja jak widziałem panka, ćwieki, to myślę sobie, o kiedy dostanę po ryju, nie? A ty z kolei pewnie myślałeś, ciekawe, kiedy na mnie nastanie, nie? Ale mam tu w razie czego kawałek łańcucha, więc broń się. Powiedz coś o tym właśnie takie i dalej. Powiem ci, że u mnie było dość podobnie jak u ciebie z tymi bójkami. Sam też właściwie nigdy nie sprowokowałem bójki. Raz ktoś tamten, bo krzywo spojrzałem, chciał się bić, dostał, zaraz kolega usłyszał, że dostał ode mnie, to też chciał się próbować. I tak dostawał każdy po kolei. Nie mówię, że byłem garojem i że sam nigdy nie dostałem. Ale tak to właśnie wygląda i to... Nie chcę tego usprawiedliwiać, ale dopóki to jest u 14-15 latka, to jeszcze można machnąć ręką. Ale najgorsze jest to, że u niektórych ludzi to zostaje do starości, to się nigdy nie zmienia. A to jest tragiczne, nie? To jest tragiczne, bo to tak naprawdę ta osoba w wieku 40 paru lat zatrzymała się na tym etapie życia i dalej nie poszła, nie poszła krok dalej. I niestety cierpią na tym dzieci, rodzina, być może żona i on jest maltretującym całą rodzinę. W związku z tym trzeba zatrzymać ten proces. I ten proces, zaraz pogadamy o tym, jak ty zatrzymałeś proces. Da się zatrzymać tylko z Bogiem, no. I inaczej się nie da.
zaraz o tym pogadamy. Teraz powiedzmy i szedłeś do tego, tak, ten las. Ja już nie przeszkadzam. Dobrze. Po drodze był kościół. Sam nigdy się nie modliłem, żeby to była taka prawdziwa modlitwa, bo tam pacierz umiałem złożyć, bo się nauczyłem w szkole. Ale nigdy się nie modliłem od serca. Co to znaczy modlić od serca? To znaczy modlić się i wierzyć w to, nie poprawiać, nie mówić po prostu puste słowa, które nic nie znaczą, bo tak uczy mama, bo tak uczą w szkole, żeby dostać piątkę z religii, tylko uczyć się i mówić do Boga, naprawdę mówić, żeby to była rozmowa. Postaram się zademonstrować na końcu, jak mówić, wierzyć i żeby że ta wiara to jest coś, co się czuje, a nie tylko klepanie formułek, które nas Kościół nauczył. I wraca. No i jesteś w tym cały czas, nie możemy z tego wyjść, ale to jest ważne. Ale już pójdziemy dalej, bo jeszcze mam dużo do powiedzenia. Przechodziłem obok tego kościoła już po raz szósty. No i widziałem, że drzwi do kaplicy adoracji są otwarte. Nie wszedłem do środka, bo po prostu coś mnie zatrzymało, ale w samym progu klęknąłem. No i modliłem się, ciężko to nazwać modlitwą, bo była bez wiary, jednak mówiłem do Boga. Klęknąłem i powiedziałem: Panie Boże, jeżeli istniejesz, no to przebacz mi i mnie przyjmij do siebie. Nie miałem zamiaru zmienić zdania w ogóle. Czyli chciałeś się dalej zabić, ale... Ale jednak... Pragnienie. Jednak był Kościół. Stwierdziłem, co mi zaszkodzi, to jest tylko minuta dłużej. Dlaczego nie wszedłeś dalej? Bo, dlaczego to pytam? Ponieważ wiele osób, które ma do czynienia, które się już diabeł mu wziął za skórę i już go był, już go miał niejako, wiele osób komentarzy mówi, nie mogę wejść do kościoła, albo miał nawet zło życzenia przychodząc do kościoła. Czy miałeś podobnie może? O, przepraszam. Dokładnie, było mi ciężko. Później po nawróceniu też, jak już byłem nawrócony, też mi było ciężko wytrzymać w kościele. Męczyłem się. W ogóle przyjęcie Eucharystii to była też męka dla mnie, jak już się nawróciłem. Wkładałem po prostu pełną sił, żeby nie zwymiotować. To wtedy, jeszcze nie będąc przy Panu Bogu, to już w ogóle było ciężko. To powiedz, bo wiesz, mnie... My tu sobie gadamy, natomiast dlaczego i granie, że tak powiem, z demonicznymi siłami, nawet nie nazywanie ich, bo część oglądających, szczególnie może jakiś kapłan, który jakby może jest, powiedzmy, znaczy ja nie chcę tego nazywać, natomiast niestety, ale dość często kapłani mówią, że demonizujemy. My tu wcale nie chcemy demonizować. My nie mówimy o diable i nie wychwalamy go. My głosimy cały czas i chcemy głosić tylko i wyłącznie Chrystusa, umiłowanego Pana i Zbawiciela. Natomiast niestety trzeba mówić o trudnościach, trzeba mówić o tym, o zagrożeniach. Więc jeżeli nie wchodziłeś do kościoła... Co mnie zatrzymało? Nie owijałem zbawę na diabłu. Nie byłem w stanie wejść, bo po prostu miałem już za dużo demonizmu, za dużo mroku w sercu. No i czułem po prostu nie tyle wstręt, co może bardziej strach do świętości, do blasku Boga. Jak to się objawia? Wiesz, chciałbym, żebyśmy wgryźli się w to. No jak to można... To jest wręcz fizyczne uczucie. Fizyczno-psychiczne, gdzie po prostu czujesz się źle w tym kościele, trochę jak jakaś choroba. A psychicznie myślisz tylko o tym, byleby stąd wyjść, byleby już tutaj nie być, byleby to już się skończyło. Ciągłe takie myśli. Jak to teraz nazwiesz? Teraz, dzisiaj wiedząc, mając tą wiedzę i wiedząc i pamiętając to wszystko, to jak to teraz nazwiesz? Może inaczej zadam pytanie. Czy ty, według ciebie, ty byłeś opętany, czy tylko zniewolony? To w tym momencie... Myślę, że to już mogło być opętanie. Na pewno później było. Jednak myślę, że już w tym momencie mogły mieć faktycznie już takie duże problemy. Chociaż tego Pana Kroka słucham, można powiedzieć, tylko parę lat, to jednak już spustoszenie ten styl życia wprowadził.
takie spustoszenie, że właśnie, jak powiedziałem, nie byłem w stanie wejść tam o własnej woli z myślą, że się pomodlę. Dlaczego ty mówimy? Bo ja nie bez celu zadałem pytanie. Ty wiesz, natomiast może rozjaśnijmy temat osoby, która to słucha. Opętanie to jest coś, co bardzo często i bardzo, bardzo dużo robisz bez twojej woli. Że robisz, bo robisz, bo ci ktoś każe, bo... To już jest diabeł będący w tym ciele, który częściowo zabiera wolę. Tak, częściowo, zaznaczmy, bo zwróćmy na uwagę. Na myśli, na modlitwę nie ma wpływu bezpośredniego, jednak pośredni ma. Tak, potrafi teraz... właśnie wyrzucić takie myśli, że a pójdę do kościoła właśnie z tą niechęcią ciągle. I teraz, a wtedy wszedłeś i się jakąś tam ostatnim woli, czy w ogóle swoją wolą, bo tak, cały czas myśląc o samobójstwie, cały czas mając ten łańcuch, wchodzisz ni z gruchy, ni z pietruchy do kościoła i mówisz, Panie Boże, jeżeli jesteś, do kaplicy, to Najświętszy Sakrament, adoracja Najświętszego Sakramentu, to jest coś w rodzaju, przepraszam, to jest Chrystus, który być może, nie wiem, pół godziny temu był składany na ołtarzu, na mszy świętej. W związku z tym ta świętość, jakby w tej świętości ty chciałeś, a coś cię odrzucało. No to trzeba to powiedzieć, bo to wiesz, bo wielu ludzi nie rozumie. Mówią opętanie, oglądali się filmów, na przykład Emily Rose i takie tam, oni myślą, że to są niezłe jechocki, o fajnie, zabawa taka, bajka trochę. To są rzeczy, które nawet samo opętany często nie rozumie, bo są wręcz nielogiczne. Ponieważ nie są normalnym, naturalnym stanem człowieka, nie są tą naturą, jaką stworzył Bóg. To jest jednak szkodnik, to jest pasożyt w ciele, który chce po prostu zniszczyć. To są bardzo ważne słowa. Szkodnik, pasożyt, który cię tak niszczy. Powoli. Bo przecież niewyobrażalną rzeczą jest, że normalny człowiek, ty, ja, czy ty, każdy z nas, że myślę o tym, że muszę skończyć, ostatni raz myję zęby, przecież to życie jest wredne, paskudne, żygać się chce i tak dalej, takie rzeczy pewnie. A to była, mówię, normalka, nie czułem wtedy nic, byłem w amoku. Pustka. Czy ja pokuszę się o pewne sformułowanie? Kiedyś jak rozmawiałem, znaczy wielokrotnie jak rozmawiamy z ludźmi o Panu Bogu, o wierze, o tym, o niebie i tak dalej, to mnie, dam pewien przykład znowu ze swojego własnego życia. Był taki moment, kiedy też szukałem akceptacji. Mój ojczym, myślałem, że on będzie moim autorytetem. W pewnym momencie mnie tak zbluzgał, to było na świętach. Co prawda dałem sobie lekko czadu. Znaczy, mieliśmy jak to na świętach, nie? Drugi chyba dzień świąt, zima jak nie wiem co, 25 kwietnia któregoś tam roku. I w pewnym momencie tak mnie zbluzgał i wszyscy byli przeciwko mnie. Więc sobie wyszedłem w koszuli. I szedłem 6 km do siostry, płacząc, stary chłop, płakałem i czułem się całkowicie samotny. Bogu dziękować nie miałem myśli samobójczych, mój ojciec się powiesił, więc mogło być blisko. Natomiast szedłem i czułem taką pustkę nieprawdopodobną. Jedyna rzecz, nawet nie czułem tego zimna, ale płakałem i czułem się tak opuszczony, tak samotny. I na chwilę obecną, gdyby mi ktoś powiedział, jak jest w piekle, to myślę sobie, że ja bym porównał to z tym momentem, gdzie płakałem, czułem się całkowicie opuszczony, samotny, nikogo nie było, nikt cię nie przytuli, nikt ci nie powie, jestem z tobą, nie martw się, jakby jednej osoby nie było. Ale szedłem do tej siostry z nadzieją, że ona, że się tam wyśpię, a potem nie myślałem dalej. Więc tak jak mówisz, byłeś tak samotny, że nawet tego zimna nie czułeś, tak. Bo było gorsze. No to tak jest właśnie z byciem opętanym. Diabeł, tak porównując do wirusa, wirus jakiś masz w organizmie, to on jest po prostu zaprojektowany tak, żeby działać tak, a nie inaczej. Diabeł, jakby miał być wirusem, cały czas by ewoluował, cały czas by wpływał, bo jest inteligentniejszy od nas. On chce powoli nas odsunąć od rodziny, od przyjaciół, żebyśmy byli sami najbardziej narażeni i zniszczyć. Powoli. Działa już tak właśnie przez ten przemysł muzyczny, przez filmy i tak dalej, że nas nieustannie obrazami atakuje, nieustannie nas utożsamia, tylko oswaja nas
ze złem. Ze złem. Z jakimiś tam krwią. Tak, od najmniejszych lat. Dzisiaj dziecko mówi na przykład na Monster, coś tam, te głupie... Tak, ten Barbie Monster. Te jakieś tam laki. I dla niego jest super, po prostu tragedia, tak. Żeby dziecko lubiło oglądać takie poczwary, nie? Bo to przecież brzydkie jest. I co ciekawe, głupi rodzice, trzeba powiedzieć o nas, no, kochani rodzice, jesteśmy tak głupi, że idziemy w te wszystkie bzdety, które świat nas karmi. Kiedyś usłyszałem przy uwolnieniu właśnie Dawida, że jesteśmy tak głupi, że on nam podsuwa jakieś kąski, a my jak te muchy nalepidziemy i to łapiemy. Więc diabeł potrafi do nas gadać, ale trzeba powiedzieć, to co ty zaznaczyłeś, że jest wyjątkowo inteligentny. To nie jest ten głupek czarny, który pokazują w bajce Disneya, a tutaj aniołek, kto wie, czy to też nie jest głupek, dlatego, że pokazywanie takich miniaturek, takich dziwac i mówią, ty tego nie rób, tego nie rób, a ludzie się zachwycają. Demon to jest potężna, nieprawdopodobna istota, która potrafi, jeżeli mu się tylko damy, jeżeli mu damy tylko przyzwolenie, to potrafi spętać tak, że zaraz Kuba powie, o co chodzi. Natomiast anioły mają też tak potężną moc, że może to też na kolejną, natomiast anioły dźgają demona, jak tylko się zwrócimy do aniołów o pomoc, głównie do Chrystusa, ale aniołów o wsparcie, Michała Archanioła, wtedy diabeł nie ma czego szukać. Natomiast zanim to się stanie, to człowiek musi się odwrócić od demona. Ale... Dobrze, że wspomniałeś o aniołach, bo ta część kościoła, to jak się modliłem, ma właśnie coś wspólnego z aniołem. No super, gadaj dalej. Bo...